Witam ponownie, Adrian Stankowski. Gościem Wolnych Głosów Telewizji Republika jest pan doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, mamy, jak to się mówi, piątą już falę koronawirusa. Jak to wygląda z perspektywy no, tej najbardziej podstawowej opieki zdrowotnej, której pan doktor uczestniczy? Panie redaktorze, kochani państwo, no to jeszcze czegoś takiego nie było w podstawowej opiece zdrowotnej. Takiej liczby osób, którzy się zgłaszają, takiej liczby osób, którzy wymagają testowania, takiej liczby osób, które są z infekcjami, w których to w 70% przeważa koronawirus. Ta różnica jest taka, że ja tydzień temu powiedziałem swoim współpracownikom, starty, zaczęło się. Ale nie spodziewałem się, że dzisiaj podwoimy liczbę osób przyjętych, podwoimy liczbę osób testowanych. Testowane są całe rodziny. To nie muszą być potężne zakażenia. To nie muszą być zakażenia, które mają charakter niezwykle niebezpieczny dla zdrowia. Chociaż oczywiście najlepiej będą przechodziły je osoby zaszczepione. Natomiast to niewątpliwie powoduje bardzo dużą sytuację naporu na placówki lekarzy rodzinnych. Potężne kłopoty z dostaniem się wszystkich osób, także osób pozakowidowych. Narastający dług zdrowotny oczywiście jest powodem do tego, że powinniśmy przyjąć wszystkich. Zawsze powinniśmy starać się przyjąć wszystkich. Z tym są problemy, duże problemy. Dużo pracy przed nami, dużo kłopotów przed nami. Myślę, że takich 6 tygodni jeszcze walki z koronawirusem w tej wersji, którą dzisiaj mamy. No, ten wariant Omikron, pojawiają się głosy, że on jest na tyle klinicznie słaby, że to już oznacza, no, że ten wirus już się tak zamutował, że będzie coraz łagodniejszy i to oznacza koniec pandemii. Ja, oczywiście dowodów na taką teorię nie ma, ale jaką opinię ma pan doktor? Panie redaktorze, no, sprawa jest niezwykle skomplikowana. To jest ten pozytywny scenariusz, który też należy rozpatrywać, że trochę się ten piłkarz na tym boisku sam zakiwa sam ze sobą i będzie to szło w stronę endemii. Jest to możliwy scenariusz. Od razu powiem, jest to możliwy scenariusz. Jest drugi przeciwstawny, o którym powiem. Jest taki, w którym niektórzy wirusolodzy mówią, że jesteśmy na początku takiego makrocyklu. Jest to wirus odzwierzęcy, będzie przechodził do zwierząt, mutował do nas i to trochę będzie jak z wirusem odry, z którym wiele, wiele setek lat, tysięcy lat nie mogliśmy sobie poradzić. Dopiero szczepienia spowodowały od 1974 roku, 1974 roku, że mamy pewną równowagę między nim a nami. Mówię o wirusie odry, też niezwykle zakaźnym, podobnie jak omikron. Natomiast tutaj mamy to narzędzie w postaci szczepień. Jeżeli wykorzystamy je sensownie, racjonalnie, jeżeli spowodujemy, że będziemy też solidarni i szczepić się będą ci wszyscy, którzy w innych państwach nawet na szczepienia nie stać, to co tu dużo mówić, możemy rzeczywiście spowodować, że będziemy tą endemię, tą sytuację taką mieli nieco szybciej niż w przypadku, a na pewno szybciej niż w przypadku odry, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, to może być kilka lat. Więc są tego typu scenariusze. Moim zdaniem prawda leży gdzieś po środku, pewnie nie będzie aż tak dobrze, żeby to się na wiosnę wszystko wyciszyło. Niemniej będziemy pozostawać w endemii. Pytanie, żeby ta endemia nie była też dużym problemem, bo mogą być endemie z kilkoma zakażeniami, kilkunastoma zakażeniami szybko określonymi, szybko wyleczonymi. Będą leki, więc to też jest jakiś plus, ale mogą być endemie, gdzie będzie kilkadziesiąt zgonów na przykład dziennie. To oczywiście sytuacja lepsza niż teraz, ale daleka od dobrej. Więc wydaje się, że pewnie prawda leży po środku. Ja bym był raczej takim umiarkowanym, ale jednak optymistą. A z doświadczeń pana doktora, czy pan doktor zaobserwował różnicę w przebiegu choroby pomiędzy wariantami Omikron a Delta? Tak, panie redaktorze, rzeczywiście ja zaobserwowałem i są takie badania, które rzeczywiście mówią, że troszkę tych różnic jest. Przede wszystkim
Więcej jednak mamy sytuacji infekcji górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, zapalenia gardła, zapalenia jamy nosowo-gardłowej, nieżytu, przeziębienia i na tym etapie się to kończy. Jeszcze raz powtórzę, szczególnie u osób, które się zabezpieczyły, czyli zaszczepiły. Natomiast ten wariant też przebiegał nieco szybciej. Ta choroba przeziębieniowa, w takiej formie choroby przeziębieniowej, to u Delty to było 3-4 dni, 5 dni nawet i rozwijał się już omikron w tej poważniejszej postaci, też trochę szybciej niż wariant brytyjski, czy te wszystkie warianty pierwotne chińskie, ale tu jest duże przyspieszenie, bo po w zasadzie dobie dwóch dochodzi do już takich objawów typowych dla omikronu jednak, czyli troszeczkę nasilenia tych wszystkich objawów takich, nazwijmy to, przeziębieniowych i już ten od trzeciej doby bardzo często ta sytuacja jest bardzo podobna jak w czwartej, piątej, szóstej. Jeżeli pacjent jest w tej trzeciej, czwartej dobie w stosunkowo dobrym stanie zdrowia, w kontakcie z lekarzem rodziny, to jest się w stanie uchronić przed poważnymi konsekwencjami. Z tym, że tutaj najbardziej zagrożone są osoby starsze, tradycyjnie z objawami wielochorobowością i z wieloobjawowością, nie zawsze zdiagnozowaną do końca. To są niebezpieczne sytuacje, to są niebezpieczne przypadki. Panie doktorze, eksperci, minister zdrowia również mówił o tym, że często pacjenci zbyt późno zgłaszają się do lekarza. Dlaczego tak się dzieje? Oj, powodów jest bardzo dużo. Trzeba też się bić we własne piersi i powiedzieć, nie zawsze ta przychodnia odbiera każdy telefon. I to tak nie powinno być oczywiście. Proszę Państwa, zawsze, ja powtarzam, starajcie się Państwo znaleźć takiego lekarza, taką przychodnię, która będzie jednak starała się te telefony odbierać. To nie jest proste, ale do przychodni, większości przychodni przy dobrej organizacji można się dodzwonić. Chociaż oczywiście początkowo nie jest to łatwe, wszyscy dzwonią w godzinach porannych, po południu czasem tych telefonów nie ma, więc zachęcamy do tego, żeby kontaktować się, jednak próbować skutecznie. Na samym początku już wydaje się, że to jest istotne i to ten przebieg wtedy tej choroby kontrolowany przez lekarza rodzinnego jest zdecydowanie lepszy. Pamiętajmy o aplikacji DOM, o tym, żeby w razie czego albo poprzez aplikację, albo poprzez infolinię 22 256, 53, 23 zgłaszać saturację, zgłaszać objawy dodatkowe różnego rodzaju. Dostaniecie Państwo pulsoksymetr do domu i na tej podstawie będziecie mogli Państwo mierzyć sobie te pomiary. Tej samokontroli, tej samodyscypliny jest potrzeba rzeczywiście sporo. Ale bym powiedział, z drugiej strony musicie Państwo bardzo uważać na to, żeby się zgłaszać i postępować zgodnie z tym, co mówi lekarz. No, nie może być taka sytuacja, jak wielokrotnie ma miejsce, że Państwo na nas krzyczycie, że zlecamy Państwu testy, bo to, proszę Państwa, no w pandemii to jest niewyobrażalne. Ja wiem, że nie chcecie izolacji, kwarantanny, no kto by tego chciał? No ale jeżeli jesteście chorzy, jeżeli możecie być chorzy, możecie być źródłem zakażenia dla innych, to trzeba to zrobić. I trzeba się temu podporządkować. I w związku z tym część pacjentów czeka. Przeczekuje, nie zgłasza się, w ogóle nie zgłasza się z objawami, robi testy samodzielnie gdzieś tam. I nawet pomimo ciężkiego stanu zdrowia nie zgłasza się do lekarzy. To jest duży błąd. Do tego nie namawiamy, pomimo różnych kłopotów i różnych niedogodności. I tego zmęczenia, naszego wspólnego zmęczenia pandemią, co tu dużo mówić. Postępujmy właściwie, postępujmy zgodnie z przepisami, one mają sens. I rzeczywiście zgłaszajmy możliwie jak najwcześniej problem związany z infekcją. To teraz pytanie o szczepionki. Pan doktor wspomniał już o szczepionkach. 57% Polaków zdecydowało się dobrowolnie przyjąć te szczepionki. To nie jest dobry wynik, krótko mówiąc. W innych krajach europejskich ten poziom, jak to się mówi, wyszczepienia, trochę nieładnie, ale jest większy, no ale na przykład w Stanach Zjednoczonych też jest 65, to niewiele więcej niż w Polsce. Skąd się bierze taki brak zaufania do tego, co mówią eksperci, nauka, co mówi państwo? No właśnie, to jest trochę brak zaufania do ekspertów, do państwa, do nauki. To jest brak też edukacji medycznej. My od niskiego poziomu tej edukacji zaczęliśmy swoją rozmowę, proszę Państwa, o zdrowiu. Od 2 lat rozmawiamy o zdrowiu. Ja bym powiedział, że kraje Europy Zachodniej, to nas powinno też
pocieszyć trochę i zmobilizować też do dalszego działania. Kraje Europy Zachodniej zwiększyły swój potencjał szczepionkowy w pandemii o 15%. Szczepiły się na poziomie 50, 60, czasem 80% na grypę. My szczepiliśmy się na poziomie 4%, czasem niecałych 4%. Dzisiaj mamy 57%. Proszę zwrócić uwagę. Przeskoczyliśmy co najmniej kilkanaście lat dzięki temu, że eksperci, ale także media, wielki ukłon w stronę pana redaktora i wszystkich kolegów, wszystkich mediów mówią sensownie, mówią dobrze, mówią racjonalnie o pandemii. Także proszę państwa, to jest mało i róbmy to, żeby było jak najwięcej nas, tych wszystkich zaszczepionych, ale z drugiej strony zrobiliśmy naprawdę ogromny krok do przodu i to jest krok w dobrą, właściwą stronę, a nie nad tą przepaść, którą niektórzy fundują i którym niektórzy też pacjenci wierzą. Niestety te osoby, które mówią źle o szczepieniach, są najczęściej osobami bardzo krzykliwymi, bardzo głośnymi, bardzo spektakularnie się zachowującymi, stąd ich popularność. Ale to nie o popularność chodzi, tylko o nasze osobiste wybory, o nasze zdrowie, o nasze życie. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem Wolnych Głosów Telewizji Republika był pan dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Kłaniam się, panie doktorze. Kłaniam się, dziękuję bardzo. Dziękuję za kolejne zresztą spotkanie w Telewizji Republika. Państwa zapraszam na Wolne Głosy Zagranica już za chwilę.